Cześć, 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 siemaneczko moi drodzy, witam was serdecznie. Spójrzcie, smoczy ryk to jest broń, którą będę testował w tym odcinku. Ja mam schemat na smoczy ryk, natomiast nie na 130 poziomie. To jest broń na 130 poziomie, dostałem go od jednego z moich widzów, za co bardzo dziękuję. Tutaj możecie zobaczyć na statystyki, tutaj perki. Ogólnie wszystko fajnie wygląda. Ja co prawda zmieniłbym ten ostatni perk, żeby, no bo tutaj mamy likwidację przez strzały w głowę, natomiast no tutaj ten perk jest do obrażeń zadawanych powalonym, ogłuszonym lub wytrąconym z równowagi celom, więc jest chyba trochę stracony. Ja bym dał mgielne potwory, żebyśmy mogli sobie zabijać, ale to taka moja uwaga. Być może jak ktoś inny będzie strzelał z tego typu broni, no to będziemy mieli dodatkowe obrażenia, kto wie. Zobaczmy, idźmy przetestować, bo to nie ma co czekać. Nie ma co czekać. Jak tam w ogóle, moi drodzy, dzień wam mija? Wszystko w porządku u was? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Więc zapraszam na testy. Przygotuj się na ważny alarm pogodowy. Ja co prawda niespecjalnie przepadam za tego typu broniami. To jest broń, która strzela pojedynczo, to znaczy, że trzeba za każdym razem wciskać przycisk, żeby strzelić ponownie. Tutaj nie ma prowadzonego ognia ciągłego. Dlatego ja osobiście nigdy się nie zdecydowałem na podbijanie tej broni. Ale kto wie, może to był błąd, zobaczymy. Już mam pierwszych chętnych do testu. Kto jeszcze tu strzela do mnie? No proszę bardzo. No broń sobie radzi, to nie można powiedzieć, że jest słaba, prawda? Ze zwykłymi stworkami radzimy sobie bez większych problemów. Proszę bardzo. Strzały w głowę też mocne. Póki co jedyny minus, jaki widzę, no to to, że muszę co chwilę wciskać. Co chwilę muszę wciskać ten. Dziękuję. Przycisk do strzału, nie mogę prowadzić ognia ciągłego. Ale zobaczymy. Ocaleniec w niebezpieczeństwie. Sprawdź pozycję apteczki na mapie. Na dalszą odległość tak średnio się spisuje, szczerze mówiąc. Dobry jest chyba taki na średni dystans po prostu. No dobra. Uratuję jednego ocaleńca, żeby nie było, że nic nie robię. I zaraz idę szukać jakichś bardziej poważnych stworków. Proszę bardzo. Tutaj już powinno być w porządku. Gdzie jesteś, gościu? I kolejny. Okej, dobra. Chodźmy teraz znaleźć jakieś poważniejsze, straszne stwory. Czyli mgielne potwory najlepiej, gruchotacze i tak dalej. Zobaczymy, jak z nim pójdzie. Dobra, jak już znaleźliśmy ocaleńca, to zobaczmy, jak będzie się sprawowało to z obroną ocaleńców. Ratujemy przy okazji kolejnego. No i oczywiście zrobimy sobie teścik. W
No dobrze. Jak widzicie, nie powinno być większych problemów. O, mamy obóz, świetnie. To idziemy testować na obozie. Tam mamy też kolejny obóz. Też może się tam wybierzemy. Ale dobrze. Popatrzmy, co tutaj będzie. Jak nam pójdzie z obozem. No jak widzicie, poradziłem sobie, natomiast no przyznaję, że łatwo nie było, zresztą na pewno widzieliście, że nie szło mi najlepiej. Dla mnie problem był taki, że ja nie mogłem, moi drodzy, nie mogłem prowadzić ognia ciągłego, ja musiałem cały czas wciskać ten przycisk od nowa i od nowa. I to faktycznie dla mnie przynajmniej jest męczące. Być może nie dla wszystkich. No to dla mnie jest minus. Być może niektórym się to podoba. I tylko ja tak. O nie, zabijasz mi tego. Gruchotacza. Zobaczmy, jak schodzi. No to jest akurat gruchotacz wodny, więc moja broń ma zmniejszone obrażenia na wodne potworki. Ale dobra, zobaczmy, jak będzie z tym. No, celna. Trzeba przyznać, że broń jest celna. Przyciszę może delikatnie dźwięki z gry. Trzeba przyznać, że broń jest celna. No tutaj to w ogóle bez dwóch zdań. Nie mogę z nim pogadać, zbugowany. No trudno. Nie przyszedłem tutaj tak naprawdę ratować ocaleńców, tylko robić testy. Celność jest ok, no tutaj trzeba to oddać zdecydowanie. Rację. Kolejny ten. Pistolecik, dobra, przetestujmy. Znaczy pistolecik. Kolejny ocaleniec. Przetestujmy na kolejnym ocaleńcu. Będziemy potrzebować większej bazy. Jeśli ma być szczery, to nawet no fajnie się tym gra, tak od czasu do czasu można sobie postrzelać tego typu bronią. Nie mówię, że się jakoś strasznie męczę. Zostałem zaatakowany! Nikt w to nie uwierzy. Proszę bardzo. Super. Kolejnego uratowałem. Dobra, chodźmy jeszcze po ten obóz. W obozach bywają mgielne potwory, tam już jedne mgielne niszczyłem. Poszło całkiem nieźle z tymi mgielnymi. Szybko mi się udało je zabić. No tutaj akurat mgielnych nie ma. No ale proszę bardzo. Poszło całkiem sprawnie i wygodnie. Rozglądam się, czy są tutaj jakieś syfony Blue, to bym sobie jakiś syfon Blue odpalił, ale nie widzę niestety żadnego. O, tam są kolejne mgielne, to chodźmy tak na spokojnie jeszcze przetestować jednego mgielnego. O, nawet dwa mgielne, no to proszę, jeszcze lepiej. No przyznaję, obrażenia są spore. Ta broń naprawdę spore obrażenia zadaje. Trzeba jej tutaj oddać. W zasadzie póki co jedyny minus, jaki widzę tej broni, no to te strzały pojedyncze. No, trzeba się nastawić jak na walkę pistoletem zwykłym, prawda? No bo pistoletami tak strzelamy. Pojedynczo. Proszę bardzo. No...
Moc jest nieziemska. Moc jest nieziemska, to w ogóle bez dwóch zdań. Patrzcie. Ta broń, moi drodzy, jeszcze przeszywa potworki. Jak strzelam w jednego i idą w linii, to pamiętacie, jak testowałem na przykład ten karabin, pistolet widmowy. Tam kule przeszywały wszystkie stworki, które były w linii. Tu jest tak samo. Tutaj może ta kula nie przeszyje wszystkich, ale kilka stworków w jednej linii na pewno trafia i zadaje przy okazji oczywiście spore obrażenia. I to jest kolejny ogromny plus tej broni. Może jej nie doceniałem, co? Może powinienem zmienić zdanie na jej temat. To, że trzeba wciskać w zasadzie cały czas ten przycisk strzału, niekoniecznie musi być jakimś takim strasznym wielkim minusem. No podoba mi się, Trochę zmieniłem zdanie na jej temat. Myślałem, że ten test będzie całkowicie... całkowicie to nie, grubo przesadzone, ale... będzie więcej minusów niż plusów. A tu nie. Tutaj jest o wiele więcej plusów niż minusów. I jestem zaskoczony tym. I w sumie dobrze. Być może podbiję tą broń na 106 poziom u siebie. No bo nie jest najgorsza. Fajnie mi się tym strzela, szybko niszczę. No jest mocna. Jest mocna po prostu. Gdyby nie była taka mocna, to, że trzeba co chwilę strzelać ponownie i ponownie, naciskać na spust, czyli na przycisk myszki, byłoby delikatnie przeszkadzające. A przez to, że ona jest mocna, no to ten jeden strzał, który przeszywa kilku stworków, no radzi sobie. Co tu dużo mówić. Radzimy sobie. Bijemy kolejne straszne stwory, które w zasadzie padają, zobaczcie, no jak muchy. Dobra, wy już przestańcie strzelać, bo ja tu testy przeprowadzam. Patrz, jak te oczy zginęły. No... nawet te najlepsze karabiny szturmowe nie są w stanie tak szybko zabijać mgielnych potworów jak ten. Czas chyba zweryfikować swoje poglądy na temat tej broni. I zacząć na live'ach trochę więcej pozytywów na jej temat mówić i na odcinkach. No bo podoba mi się. Dobra, zmieniłem zdanie, przyznaję. Widzę póki co tylko jeden minus. Czyli te strzały, brak ognia ciągłego. No i to będę powtarzał jako jedyny minus tej broni. Cała reszta jest plusem. Jest bardzo mocna, bardzo celna. Jak strzelałem do tego potworka z drzwiami od lodówki, no to trafiałem bez problemu. Te kule nie schodziły na boki, tylko sięgały celu dokładnie tam, gdzie chciałem. Póki to tylko z jednym gruchotaczem miałem okazję walczyć. To był gruchotacz już trochę obity przez innego gracza, a przy okazji był to wodny gruchotacz, więc nic dziwnego, że te obrażenia były mniejsze, niż można było się z tego spodziewać. Nie zmienia to faktu, że nawet i w tamtego gruchotacza, którego biłem, też te obrażenia wchodziły dość mocno. Nob. Zostało 5 minut. Ktoś tu jakoś dziwnie oddycha. A, bo ten jest zbugowany w tej... w ścianie. No dobra, moi drodzy, no tutaj widzę, że wyczyszczone już jest chyba. Nie spotkam żadnego innego gruchotacza. No to cóż, trzeba by było zrobić jakieś delikatne podsumowanie. Jestem wam to winny. Tam gruchotacz się pojawił? Nie, gruchotacze raczej się nie pojawiają w takich szczelinkach. No dobra, moi drodzy, no to cóż. Zacznę od minusów, żeby zakończyć pozytywnie. Minusem jest zdecydowanie strzelanie, czyli trzeba co chwilkę wciskać przycisk, żeby strzelać. Reszta to już jest same plusy, ja zmieniłem zdanie na temat tego karabinu. Super wygląda, no to sami też możecie ocenić. Mi się podoba, oczywiście to jest pojęcie względne, mi pasuje jak najbardziej mój klimat. Bardzo mocny.
Te strzały naprawdę zadają ogromne obrażenia. Można spokojnie solować wszystkie obozy, nawet na setnym poziomie, bo jestem na mapie na setny poziom. Chciałem oczywiście przypomnieć, bo chyba o tym jeszcze nie wspominałem. I dzięki temu, że te jak stworki się wbijają w kupę i są w linii, to dzięki temu, że ta broń potrafi przestrzelić w stworka i trafić kolejnego, kilka kolejnych, niszczenie obozów i jakby powiedziałem o obozach, ale to przecież nie tyczy się tylko obozów, tak? Czy na obronie, zarówno bazy głównej, jak i innych, na innych mapach, nie wiem, samochodów, czy innych amplifikatorów. No radzimy sobie, tą, znaczy ta broń sobie radzi z naszą, przy naszej pomocy. Bardzo dobrze. Jestem nią zadowolony, nie chcę powiedzieć, że zachwycony, bo do zachwytu mi sporo brakuje, to nigdy nie będzie moja ulubiona broń przez tą, przez te strzały, które trzeba co chwilkę powtarzać. Niemniej jednak no, zmieniłem trochę zdanie, miałem gorsze, przyznaję, dostałem fajną broń, dobrze podbitą. No i zdanie zmieniłem. Uważam, że jest bardzo dobrą bronią. Jeśli ktoś nie widzi problemu w tym, że trzeba strzelać, trzeba powtarzać te strzały co chwilkę, czyli spamować w przycisk myszki, to myślę, że to może być jedna z lepszych broni, tak? Tutaj zdecydowanie moc tej broni jest jej ogromnym atutem. Używa tej średniej amunicji, nie tej najmniejszej. Za 2 minuty czyli, muszę cię stamtąd wyciągnąć. Czyli też samo to mówi bardzo dużo na temat tej broni. No to cóż, moi drodzy, no ja kończę. Dzięki wielkie, że byliście i że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, łapka w górę i subskrypcja mile widziana. Możecie też dać znać, co wy myślicie o tej broni, czy ją macie, czy jej używacie, czy w ogóle przeszkadza wam to, że strzela się z niej w taki, a nie inny sposób. Proszę bardzo, ja raz strzeliłem, teraz cały czas trzymam przycisk myszki wciśnięty, no i nic, i nie idzie. Ale jak spamię, no to strzelam. Dość szybko. Okej, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, miłego dnia wam życzę. Pa, pa!